Cześć! Bardzo często mając w głowie przygotowanie tortilli w domu, wiemy o tym, że są gotowe placki do kupienia w sklepie i często po nie sięgamy. Ale wcale nie musi tak być. Okazuje się, że domowym sposobem przygotować placek tortilli można bardzo fajnie i łatwo. Dokładnie, mamy dla Was sprawdzony przepis, który jest bardzo łatwy, bardzo szybki. Przede wszystkim wykonacie go z bardzo łatwo dostępnych składników i nie musicie mieć specjalnych umiejętności kulinarnych. Także dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo! Bardzo, bardzo, bardzo! Do miski wsypuję 2 szklanki mąki pszennej, dodaję dużą łyżkę roztopionego masła, wsypuję łyżeczkę soli i szczyptę pieprzu i dolewam szklankę ciepłej, przegotowanej wody, tak mniej więcej 200 ml. Całość mieszam i wyrabiam na ciasto. Następnie odstawiam ciasto na 20 do 30 minut. Po odczekaniu dzielę ciasto na równe części, tak aby spokojnie rozwałkować je na bardzo cienkie placki. Placki na tortillę smażę bardzo krótko, mniej więcej po 20-30 sekund z każdej strony. Na placku pojawią się charakterystyczne pęcherzyki. Gotowe placki na chwilę odkładam, a w międzyczasie przygotowuję składniki na farsz. Pokrojoną i przyprawioną pierś z kurczaka smażę na patelni. Na gotowe placki tortilli nakładam starty ser, fasolę, kukurydzę, ogórka, pomidora i na wierzch nakładam gotową pierś z kurczaka. Kolejny krok to zawinięcie tortilli. Polecamy dodatkowo całość owinąć folią aluminiową, w ten sposób podczas podgrzewania w piekarniku placek nie rozwinie się i nie spali. Gotowe tortille wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni i piekę je mniej więcej 10 do 15 minut. Taka domowa tortilla jest naprawdę pyszna i wygląda bardzo apetycznie. A najfajniejsze w niej jest to, że dodatki i farsz można modyfikować w zależności od Waszych smaków. No i oczywiście nie zapominajmy, że całość znakomicie dopełni ulubiony sos. Tutaj możecie dodać to, co lubicie. Całość będzie smakować wyśmienicie. Koniecznie spróbujcie. Smacznego!